Szanowni Państwo, dosłownie minuta przed planowanym czasem, a to pokazuje, jak wszystko perfekcyjnie przygotowane jest tutaj w hali Wino-Wrocławiu. Przywitajmy na samym wstępie reprezentację Tajwanu. Ladies and gentlemen, the Chinese Taipei Tennis Women's National Team in Inowrocław welcome you, of course, here and wish you luck, but we believe that Poland will be the hard opponent for you. Drużyna Tajwanu pokonała w meczu decydującym grupy azjatycko-oceanicznej Japonię 2-1. Chinese Taipei beats in the promotional play of Japan 2-1. And that's why we meet here in Inowrocław. Dlatego spotykamy się w Inowrocławiu, ponieważ polska reprezentacja, przegrywając ze Stanami Zjednoczonymi na Hawajach, będzie grać teraz mecz o pozostanie w drugiej grupie światowej właśnie z reprezentacją Tajwanu. Przywitajmy całą drużynę na czele z kapitanem Wang Chi-ting. The captain of the national team, Wang Chi-ting. Szanowni Państwo, jeśli są jakieś pytania, to one za chwilę. Bardzo poprosimy o zabranie głosu kapitana reprezentacji. If I can ask you to say a few words. Good morning, everyone. We are very happy to be in this town and to play. It's our honor to play Poland. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Miło jest być w Państwa mieście. We have 4 different players from two months ago. Yeah, but I'm sure we are ready for the matches here. Nie jesteśmy gotowi na mecze tutaj. Mamy czwórkę innych zawodniczek. We have two young players. Mamy dwie młode graczki, zawodniczki. And these two were more experienced ones. Yeah, so I think we can help each other and to make a better result. Żeby zdobyć jak najlepszy rezultat, wynik. Thank you. Szanowni Państwo, czy są pytania do reprezentacji Tajwanu? I just asked any questions from the Polish journalists. Maybe there are any questions in English language? If there's no. So, thank you very much. Thank you. I will ask you for the one-on-one interviews if the journalists will ask for it, okay? So sure. I will let you know immediately. Okay. Thank you. Wish you luck and have a pleasant stay here. Yeah, we will. Thank you. Dziękuję bardzo. Jeśli są Państwo zainteresowani wywiadami indywidualnymi, face to face, proszę tylko o taką informację. Czy jest? Nie ma. Sorry.
Szanowni Państwo, zgodnie z tradycją meczów Pucharu Federacji, pełna nazwa Fed Cup by BNP Paribas, mecz Polska-Tajwan, mecz play-off w grupie drugiej światowej. Po nieudanym występie na Hawajach ze Stanami Zjednoczonymi nasze biało-czerwone walczyć będą właśnie z Tajwanem o pozostanie w drugiej grupie światowej. Przedstawię Państwu obecne na konferencji prasowej zawodniczki. Zacznę od tej, która występuje w podwójnej roli, także jako, a może przede wszystkim jako kapitan reprezentacji Polski, Klaudia Jans-Ignacik. Obok siedząca Katarzyna Kawa. Witamy serdecznie. Magdalena Pręk. A także Paula Kania. Szanowni Państwo, ponieważ nie ma z nami przedstawicieli mediów zagranicznych już na tym etapie, pozostaniemy w języku polskim. If there's no any questions in English language, we'll leave it the press conference only in Polish language. Zatem, Szanowni Państwo, jako pierwszą o zabranie głosu poproszę kapitan naszej reprezentacji, Klaudię Jans-Ignacik. Bardzo proszę. Witam. O, działa? Halo? Teraz? Tak? Dobrze. Witam wszystkich serdecznie. Dziękuję, że tak licznie wszyscy się pojawili. No i a chciałabym prosić może o... Jeśli są pytania, Szanowni Państwo, to służymy mikrofonem, żeby było wyraźnie słychać, chyba że uznamy, że mikrofon do tego nie jest konieczny, ale ponieważ przekazujemy też sygnał dźwiękowy dla stacji telewizyjnych i radiowych, myślę, że pozostaniemy przy tej konwencji zadawania pytań do mikrofonu. Bardzo proszę. Nie ma pytań. Zatem, jeśli będą Państwo zainteresowani indywidualnymi wywiadami, zgodnie z procedurą, proszę zgłaszać takie zapotrzebowanie do mnie od razu po zakończeniu tego naszego spotkania. To może w związku z tym, Klaudia? Nie ma pytań? Tak? Bardzo proszę. Witam, Rafał Fryderyk, TVN. Chciałbym zapytać, czy ta niepewność, czy wystąpi Agnieszka Radwańska, czy też nie wystąpi, jakoś na was działa, da się to odczuć, jak to wygląda? Jesteśmy przygotowani na każdą ewentualność. Zebraliśmy się tutaj wszyscy wcześniej, żeby właśnie bardzo dobrze się przygotować do tego najważniejszego dla nas startu w tym roku, jeżeli chodzi o reprezentację. Agnieszka dzisiaj rano była jeszcze na ostatnich konsultacjach medycznych i wspólnie podjęliśmy tę decyzję, że nie najlepiej by było, gdyby ona po prostu wystąpiła w tym meczu. Także jej nie będzie. Te dodatkowe dni, które pomogą jej dojść do formy zdrowotnej, są jej bardzo potrzebne. Agnieszka wielokrotnie reprezentowała Polskę i zawsze była bardzo ważnym elementem drużyny. Ale w tym roku po prostu ma... Nie chcę użyć tego słowa, że inne cele, ale wspieramy ją w tym, żeby w starcie na Igrzyskach Olimpijskich, również w turniejach Wielkiego Szlema dała z siebie wszystko. Dlatego jesteśmy teraz w takim składzie, a nie innym. Właśnie dla Biegramy Maxa, jak oceniacie swoją formę i czujecie się faworytkami? Czy czuję się faworytkami? Wydaje mi się, że tutaj szanse są równe, ponieważ żadna drużyna nie ma jakby takiej kluczowej, topowej zawodniczki, ale dochodzimy na kort, żeby wygrać, to zdecydowanie, i wychodzimy po swoje. Więc tutaj w sumie nie sądzę, żeby jakiś właśnie, można było łatwo wskazać faworyta, właśnie zwłaszcza, że nie zagra za nas Agnieszka. I no, mam nadzieję, że będzie to po naszej myśli. Tak mówimy ciągle o sporcie, a czy już udało się zobaczyć Inny Wrocław, Park Sanemkowy, może od tej strony? Jeśli chodzi o Park Sanemkowy, to jeszcze nie, natomiast
kursujemy póki co między hotelem, halą, dosyć dużo trenujemy. Z tego co widziałyśmy, mi się bardzo tutaj podoba, bardzo ładne miasto, pyszne jedzenie, także jesteśmy zadowolone, mamy wszystko, czego potrzebujemy na tą chwilę. Szanowni Państwo, jeszcze jedno pytanie. Magdalena Pręk jeszcze nie powiedziała. Mi też się bardzo podoba. Jak się podoba Harald Gerlach transportowa? Już teraz wiecie. Łączymy? Nie łączymy. Nie. Bo taka wierzchnia, czy to górze? Znaczy na wierzchnia... Nawierzchnia nie jest wolna, jest sama dla mnie idealna. Tego się bardzo cieszę. No, myślę, że będzie to super widowisko. Na pewno obiekt jest przygotowany na przyjęcie kibiców i na taki mecz, gdzie wygra Polska. Czy Magdalinę zagra? Czy już też nie jest brana pod uwagę? Magdalinę nie zagra. Ma kontuzję przedramienia, zapalenie po prostu mięśnia i musi mieć uszczepioną rękę, niestety przez te parę dni po prostu nie może trzymać rakiety w ręce. Zatem bardzo dziękujemy. Szanowni Państwo, poproszę teraz nasze zawodniczki, panią kapitan o to, żeby stały na momencik, ale pozostały przed banerem, żeby można było zrobić takie wspólne zdjęcie. Tutaj za krzesła, czy...? Nie, tam przy stole, żeby nie przyklejać się do banera. Dobra. Czy są dziennikarze zainteresowani indywidualnymi wywiadami zaraz po zakończeniu konferencji? Telewizja Polska, Polskie Radio, RMF Max. Dobrze, zatem ja poproszę na chwilę całą ekipę ze mną. Dobrze, ja pokażę, tak, gdzie to jest. Dziękujemy Państwu bardzo. Przypominamy, zachęcajcie kibiców. W sobotę zaczynamy pierwszym meczem singlowym o godzinie 12. W niedzielę także początek w samo południe. Zapraszam.